Piątek, czwarty dzień czerwca, zaczynamy raport Kinga Jamioła. Witam Państwa i zapraszam. A dziś w serwisie między innymi. Pożar w mieszkaniu w Gliwicach, nie żyje mężczyzna. Trwa długi weekend, na drogach wzmożony ruch. Coraz więcej punktów wsparcia dla osób z problemami psychicznymi. W Gliwicach w jednym z mieszkań w centrum miasta doszło do pożaru. Z budynku zostali ewakuowani mieszkańcy, a jedna osoba niestety straciła życie. Blok przy ulicy Zygmunta Starego w Gliwicach. To właśnie tutaj na 7 piętrze doszło do tragicznego pożaru, wskutek którego życie stracił 58-letni mężczyzna. Wczoraj przed godziną 5 rano stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach otrzymało zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Zygmunta Starego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia potwierdzono informację o pożarze w mieszkaniu na 7 piętrze w budynku 10-piętrowym. Z budynku łącznie ewakuowano 13 osób, żadna z tych osób nie potrzebowała pomocy medycznej. W trakcie działań gaśniczych w mieszkaniu znaleziono osobę poszkodowaną, nieprzytomną, bez funkcji życiowych. Została ta osoba ewakuowana na zewnątrz do miejsca bezpiecznego i przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej nie przyniosła ona skutku i osoba ta nie odzyskała funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon osoby poszkodowanej. Jak poinformowała Straż Pożarna w Gliwicach, okoliczności samego zdarzenia będą teraz ustalane. Dla telewizji TVT Tomasz Antkus. Ta sprawa mogła się zakończyć tragicznie. Chory 8-latek uciekł z domu i zaginął. Przez godziny szukała go policja i rodzina. Na szczęście chłopiec odnalazł się w autobusie. Kiedy zaginie jakieś dziecko, od razu cały świat włącza się w poszukiwania. Tak było i tym razem. Na szczęście szybko udało się 8-latka odnaleźć całego i zdrowego. Wczorajsze zgłoszenie poderwało policjantów na nogi. Z domu wybiegł 8-latek, ślad po nim zaginął. Informacja o zaginięciu dziecka rozeszła się błyskawicznie. O godzinie 12 chłopiec miał wybiec z domu i zniknąć. Poszukiwania zaczęła rodzina, szybko zaalarmowała także mundurowych. Pojawił się komunikat w mediach społecznościowych. Szybko udało się ustalić, co dzieje się z chłopcem. Kierująca autobusem ZTZ w Rybniku zauważyła dziwnie zachowujące się dziecko bez opieki w pojeździe. Poinformowała policjantów i zjechała do zajezdni. Okazało się, że chłopiec z autobusu to właśnie poszukiwany 8-latek z autyzmem. Spisała się osoba, która pracuje, przewoźnika prywatnego, który prawdopodobnie świadczy dla nas usługi. Ja osobiście nie wiedziałem o tej sytuacji, pomimo tego, że jeżeli taka występuje, to policja dzwoni z reguły i zawiadamiamy dyspozytorów. Na szczęście tu kierowczyni, bo ta baba kierowczyni okazała się szybsza od wszystkich i sama zawiadomiła. Wzorowa postawa i współpraca wielu osób się opłaciła. Komunikat rozszedł się błyskawicznie, a cała sprawa miała szczęśliwy finał. Mundurowi apelują, żeby mieć oczy szeroko otwarte i nie pozostawać obojętnym w sytuacjach, kiedy widzimy dzieci bez opieki. Ten problem wraca jak bumerang. Samochody zaparkowane na osiedlowych drogach pożarowych ciągle stanowią olbrzymie zagrożenie, bo wielokrotnie blokują dojazd służb ratunkowych. Choć często tak są traktowane, to drogi pożarowe to nie dodatkowe parkingi. Zbyt mała liczba wolnych miejsc parkingowych powoduje, że samochody są często stawiane na drodze wyznaczonej dla służb ratunkowych. Zdarzało się czasem, że karetka albo że straż pożarna nie umiały wjechać na osiedle, bo wszędzie samochody poparkowane? No było raz tam pod tym blokiem ostatnia klatka, to była masakra. To była masakra. Na osiedlowych uliczkach czasem jeden źle zaparkowany pojazd może zdecydować o czyimś życiu. Zdarzały się sytuacje, że właśnie przy dojeździe do zdarzeń, które gdzieś tam miały miejsce na terenie osiedli mieszkaniowych, no napotkaliśmy na problemy i utrudnienia związane z tym, że nie można było przejechać. No w takich skrajnych sytuacjach po prostu nasze samochody utknęły. No i trzeba było tam klaksonami wzywać mieszkańców do tego, żeby swoje samochody przeparkowali. Problem mają rozwiązywać takie czerwone pasy dla służb ratunkowych. I pojawiły się to oznakowania poziome w kolorze takim pomarańczowym, takim czerwonym, gdzie no w tym momencie upominają mieszkańców, że stając w tym miejscu, no tutaj no wskazują w tym momencie samochody pożarnicze na to, że będą musiały stać i czekać na przeparkowanie. Na dużych wodzisławskich osiedlach takie pasy zostały wymalowane kilka lat temu, choć jak widać nie każdy zwraca na nie większą uwagę. To pasy w znacznym stopniu rozwiązały problem parkowania gdzie popadnie. Skoro są te czerwone sektory wydzielone, żadnego problemu nie ma ani straż, ani karetka.
Tu się stosują. Stosują się, że nie parkują na tych miejscach wyznaczonych. A wcześniej jak tego nie było, to był kłopot? No to stawali gdzie popadło, na skrzyżowaniach tutaj w tych miejscach, teraz jednak to coś daje, te oznakowania. Parkowanie na drogach dojazdowych oraz pożarowych zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł i odholowaniem pojazdu. Rybnicki sanepid obrzucony papierem toaletowym. Niecodzienna akcja strajku przedsiębiorców miała miejsce dzisiaj po południu. Przedsiębiorcy z całej Polski zjechali do Rybnika na dzisiejsze otwarcie rybnickiego klubu Face to Face. Ten otwiera się wieczorem. Wcześniej przedsiębiorcy z Pawłem Tanajno na czele pracownikom sanepidu pozostawili taką pamiątkę. Rybnicki sanepid sprawę zgłosił na policję. W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad nowelizacją ustawy dotyczącej funkcjonowania programu Rodzina 500+. Wypłacaniem świadczeń ma się zająć ZUS. Regulacja przewiduje także odejście od corocznego składania wniosków. Składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej czy wypłata świadczeń jedynie na konta bankowe to planowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiany w programie Rodzina 500+. Pieczę nad tym wszystkim ma sprawować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie obsługą rządowego programu zajmują się samorządy, czyli wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, a w sprawach wymagających decyzji i rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego wojewoda. Zgodnie z projektem zadania te przejąłby Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W regulacji zapisano, że sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane do zakończenia postępowania przez dotychczasowe organy. Projekt zakłada wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków i wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej. Regulacja przewiduje także odejście w 2023 roku od corocznego składania wniosków i automatyczne odnawianie praw do świadczenia na kolejny okres rozliczeniowy. Proponowane rozwiązanie ma na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia, a tym samym redukcję kosztów jego obsługi. Dodatkowo ma ograniczać ryzyko zakażenia COVID-19, m.in. dzięki eliminacji bezpośrednich kontaktów z innymi osobami przy osobistym składaniu wniosków. Resort szacuje, że w okresie 2022-2032 łączne koszty obsługi wyniosą około 427 milionów złotych. Z kolei, jak wynika z analizy Krajowej Rady RIO, w 4-letnim okresie obowiązywania programu Rodzina 500+, dochody ogółem samorządów wzrosły o 30%, to jest o ponad 64 miliardy złotych. Obecnie z programu Rodzina 500+ korzysta ponad 6,5 miliona dzieci. Łączne koszty obsługi świadczenia w latach 2016-2020, czyli od początku funkcjonowania programu, wyniosły przeszło 1,6 miliarda złotych. Coraz więcej dzieci i młodzieży zmaga się z różnego typu zaburzeniami psychicznymi. W celu zaoferowania im pomocy powstają specjalne punkty wsparcia. Jak podkreślają specjaliści, świadomość dotycząca zdrowia psychicznego oraz chęć uzyskania pomocy wśród młodych osób bardzo się zwiększyła. Pandemia koronawirusa pogłębiła u wielu dzieci i młodzieży schorzenia na tle psychicznym. Jak podkreślają lekarze, nie wolno zamiatać problemów pod dywan i warto skorzystać z pomocy specjalistów. Trudności przeróżne. No, sytuacja pandemii też nasiliła bardzo intensywny stres u dzieci, w związku z czym wiele z nich trafia z takim przeciążeniem stresowym w kryzysie. Mamy rzeczywiście bardzo wiele też objawów u dzieci związanych z depresją, z lękami, niestety z myślami samobójczymi, też z próbami samobójczymi, także ta gama trudności jest olbrzymia. Jednym z ośrodków wsparcia jest Diada. Ten ośrodek jest ośrodkiem, który jest trochę takim, że tak powiem, efektem pewnych zmian w obszarze zdrowia psychicznego. Jest ośrodkiem, który w ramach reformy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży powstał w kwietniu, właśnie tuż na początku pandemii, jako tak zwany ośrodek pierwszego poziomu referencyjnego, gdzie po raz pierwszy, drodzy Państwo, nie ma zatrudnionych lekarzy, tylko są głównie zatrudnieni psychologowie, psychologowie kliniczni i psychoterapeuci, którzy mają stanowić jakby takie
pierwsze sito dla wszelkich możliwych trudności w grupie dzieci i młodzieży. Świadomość dotycząca zdrowia psychicznego oraz chęć uzyskania pomocy wśród młodych osób zwiększyła się. Trzeba jednak nadal uświadamiać społeczeństwo, że korzystanie z pomocy psychologicznej nie jest czymś, czego należy się wstydzić, gdyż przez wiele osób tego typu wizyty nadal są odbierane w sposób negatywny. Po poluzowaniu obostrzeń mundurowi spodziewają się wzmożonego ruchu na drogach. Jak podkreślają, towarzyszące odprężenie w okresie długiego weekendu sprawia, że często zapomina się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Piękna pogoda, dodatkowo okres dłuższego wolnego związanego chociażby z Bożym Ciałem sprzyja licznym wyjazdom rodzinnym. W ten długi weekend warto jednak uzbroić się w cierpliwość na drogach oraz odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo. Mundurowi apelują, aby ściągnąć nogę z gazu. Jak podkreślają, bezpieczna podróż jest ważniejsza niż szybka. Weekendy typu właśnie tak jak jest teraz przedłużony, czy też wakacyjny okres stwarza, że ten ruch na drogach jest zdecydowanie dużo większy. No i trzeba wykazać się większą ostrożnością podczas jazdy samochodem. W ostatnich dniach temperatura pokazuje powyżej 20 kresek. Warto pamiętać o zabraniu wody czy ubrań na zmianę. No na stan techniczny przede wszystkim pojazdów. Oświetlenie zewnętrzne, taki jak i ogumienie pojazdów. No i szeroko rozumiany po prostu stan techniczny, żeby nie stwarzać zagrożenia sobie, jak i innym uczestnikom ruchu drogowego. W tym okresie o bezpieczeństwo na drogach dba zwiększona ilość mundurowych. Mamy po prostu zwiększone siły i skierowanych więcej jest policjantów ruchu drogowego na drogi, szczególnie tam, gdzie jest właśnie jakieś drogi przelotowe, gdzie jest większe natężenie ruchu, celem zapewnienia bezpieczeństwa, no i poskromienie, że tak powiem, kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Policjanci przed długim weekendem w regionie przeprowadzali kaskadowy pomiar prędkości. W tym czasie policjanci ujawnili znaczącą ilość kierowców oraz zatrzymano jedne prawo jazdy, gdzie kierowca przekroczył powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Kierowcy powinni pamiętać również o nowych przepisach ruchu drogowego, które weszły w życie 1 czerwca. Po zmianach przez całą dobę prędkość w obszarze zabudowanym jest ograniczona do 50 km na godzinę. Na autostradach i drogach ekspresowych trzeba zachować odległość od poprzedzającego pojazdu wynoszącą połowę aktualnej prędkości. Dobra wiadomość dla miłośników wypoczynku nad wodą. Już jutro jeden z największych kąpielisk rozpoczyna sezon. Ratownicy WOPR-u apelują, żeby wypoczywać nad wodą z głową i nie kąpać się po alkoholu. Pogoda w końcu się poprawiła, obostrzeń coraz mniej, można więc ruszyć nad wodę. Jedno z najbardziej obleganych kąpielisk w regionie, basen Ruda, otwiera się dla gości już jutro. Otwarcie bram punktualnie o godzinie 9. No, z dniem jutrzejszym rozpoczynamy sezon letni na ośrodku rekreacyjno-sportowym Ruda. Odwiedzający muszą się jednak liczyć z pewnymi obostrzeniami. Otwieramy go z obostrzeniami jeszcze pandemicznymi. Oznacza to, że możemy na teren basenu zaprosić i wpuścić na razie tylko połowę obłożenia tego obiektu, normalnego obłożenia obiektu, czyli 2160 osób. W tej chwili takie ograniczenia funkcjonują. Rygory sanitarne to jedno, do tego warto dodać jeszcze coś innego. Rozsądek, raz jeszcze rozsądek. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przypominają, żeby wypoczywać nad wodą z głową. Każdego roku bowiem z uwagi na nieodpowiedzialność ratownicy nad wodą często wzywani są do akcji, a nie zawsze zdążą na czas z pomocą. Na każdym obiekcie zaznaczałem, jest to 2-3 dziennie. A jeżeli popatrzymy to w skali roku i na obiekty odkryte, to idzie to w tysiące interwencji. Akcji ratowniczych przeciętnie mamy w sezonie około, oscylowało to od 170 do 280, powiedzmy 250, można było powiedzieć, akcji ratowniczych z prawdziwych zdarzenia. Każdego roku nawet kilkaset osób traci życie pod wodą. Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków nad wodą właśnie jest spożywanie alkoholu. Jesteśmy krajem cywilizowanym. Tak na pytanie o karę śmierci w Polsce proponowaną przez Konfederację odpowiedział Zdzisław Wolski. Poseł Lewicy był gościem porannej debaty tygodnia, której wielkim nieobecnym był poseł Konfederacji Krzysztof Bosak. Zbrodnie, które miały miejsce w ostatnich zaledwie 2 tygodniach, najpierw uprowadzenie i zamordowanie 11-latka z Sosnowca, a później uprowadzenie i zabicie 18-letniej dziewczyny wstrząsnęły opinią publiczną i wywołały dyskusję o zmianach przepisów kodeksu karnego. To już jesteśmy krajem cywilizowanym,
kary śmierci się w zasadzie poza, no bywają oczywiście w różnych reżimach i kary śmierci, powinny być skuteczne metody izolowania tych ludzi od reszty społeczeństwa. Mówię to o ekstremalnych przypadkach. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro apeluje o zaostrzenie przepisów kodeksu karnego i bezwzględne dożywocie dla pedofilów. Pan minister Ziobro właśnie na naszych bardzo takim normalnych ludzkich emocjach zagrał. Zaczął się niejako, no już kolokwialnie mówiąc, popisywać, jakim to jest dobrym ministrem sprawiedliwości, a problem jest bardzo, ale to bardzo złożony. Temat zmian przepisów był jednym z podejmowanych w programie z posłem Lewicy Zdzisławem Wolskim. Nie zabrakło też burzliwego tematu wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich czy tematu szczepionek. A powtórka porannej debaty o 18.50 zaraz po informacjach pogodowych. Dzisiaj też jeszcze zapraszam na przystanek Kultura. Ten zagości na antenie o 19.10. Polecam gorąco. Dobrego weekendu Państwu życzę. Do zobaczenia.